Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Witaj w Parlamencie Europejskim. To ogromny zaszczyt dla mnie. Dla mnie również. Mając w przeszłości możliwość tylko uczestniczenia w Twoich koncertach, a dzisiaj siedzimy tu w Parlamencie Europejskim i będziemy za chwilę prowadzić rozmowę na temat twórców. Ja bardzo też dziękuję. Ich życia, codzienności, jednocześnie dostępu do wynagrodzenia w dzisiejszej rzeczywistości digitalnej. I mówię to nie dlatego, że to dla mnie przyjemność, że jestem członkiem Komisji Kultury, Edukacji, Młodzieży i Sportu, ale dlatego, że jestem naprawdę przeświadczony, że jest to bardzo ważny element, jeżeli chodzi o przyszłość, szczególnie w tym świecie digitalnym, jaki nas otacza. I dzisiaj chyba mamy szansę na poziomie Unii Europejskiej, ponieważ mówimy o kulturze, mówimy o kreatywności, a tak naprawdę to mówimy o przemysłach kulturalnych i przemysłach kreatywnych. I sądzę, że jest to naturalnym elementem, że w tym wszystkim musimy my, szczególnie tutaj, będąc w parlamencie, politycy, zadbać o rozwiązania, które zabezpieczą albo pozwolą wam otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie, szczególnie gdzie wasze utwory są wykorzystywane na platformach online. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tu być, że mogę pomagać w tak ważnej sprawie, jaką jest właśnie ta sprawa, o której dzisiaj mówimy. To, co powiedziałeś, przemysł kulturalny, to jest bardzo dobre określenie, ponieważ wydaje mi się, że przemysł kulturalny jest jednym z najsilniejszych, najważniejszych przemysłów Europy. Ponieważ to, dlaczego my jesteśmy tak wyjątkowi, cała Europa, jest właśnie tym jest właśnie ta nasza kreatywność. My może nie zrobimy takich, nie wiem, telewizorów, komputerów, jak gdzieś tam w innych częściach świata, ale bardzo często piszemy lepsze piosenki. I myślę, że to jest to, co nas wyróżnia i o to trzeba bardzo dbać. Wszystkie przyszłe pokolenia, nasze dzieci, młodzież, bardzo zdolna młodzież europejska, z którą mam przyjemność pracować praktycznie codziennie, czekają na to, co się stanie w najbliższym czasie właśnie w Parlamencie Europejskim. I trzeba im dać szansę, ponieważ dzięki temu, co wy uchwalicie, mam nadzieję, słusznie, oni będą mieli szansę rozwijać swój talent. Oni może nie będą musieli wybierać, żeby iść do korporacji, a potem może kiedyś coś napiszą. Nie, oni będą mogli się poświęcić tym, co jest dla Europy najważniejsze, czyli rozwijaniu kultury, tożsamości europejskiej. Będą mogli zarażać tą dobrą energią inne dzieciaki, młodzież. A nie oszukujmy się, im więcej młodzieży gra, śpiewa, komponuje, pisze, jest kreatywna, tym mniej mamy populizmu, nienawiści, nacjonalizmu, tym mniej mamy wszystkich tych zarzewi zła, ponieważ muzyka czyni dobro, muzyka czyni dobrą energię i dlatego na pewno łączy warto, ludzi. Łączy ludzi. Nic tak nie łączy ludzi jak muzyka w Europie, na świecie, a to, że my jesteśmy z Europy i tworzymy tę muzykę, czy ja, tak jak ja muzykę, czy niektórzy piszą teksty, wiersze, tworzą filmy, malują, to wszystko odróżnia nas od innych i pozwala zachować nasze dziedzictwo na zawsze, bo wszystko może przeminąć, ale to, co stworzymy, zostanie. No, piękne słowa, które uważam, że wpisują się bardzo dobrze w strategię, jaka w tej chwili na poziomie tych trzech instytucji unijnych, czyli z jednej strony Parlamentu, Komisji Europejskiej, wykonawczej najważniejszego organu i oczywiście Rady, wpisuje się w tą strategię jednolitego rynku cyfrowego, w którym jednym z elementów jest między innymi dostęp do wynagrodzenia autorów, artystów, szczególnie w tych przekazach platform online, które wykorzystują wasze utwory, natomiast jakoś niechętnie dzielą się. Przypuszczam, że masz jakieś liczby i cyfry mówiące, że mówimy o sektorze. Tu często te słowa, które pięknie opisałeś, oczywiście są bardzo istotne, jeżeli używamy tego w debatach czy w spotkaniach. Natomiast czasami potrzebne są troszeczkę dane. I sądzę, że ten problem, którym Parlament Europejski czy Komisja mamy w tej chwili szansę dokonania, podjęcia pewnej decyzji, dokonania dobrego wyboru, dotyczy pewnie dużego sektora. Czy tutaj jakieś dane o jakiej ilości tych artystów, czy z punktu widzenia Unii Europejskiej, czy światowo mówimy w tej chwili? Każdy artysta w tej chwili jest uzależniony od tych platform online, ponieważ płyty CD odeszły właściwie w niepamięć. Tak naprawdę te platformy online stały się nowoczesną telewizją, nowoczesnym dostawcą treści, które treści tych właśnie treści kreatywnych. Większość ludzi w tej chwili ogląda głównie, czerpie, konsumuje, nazwijmy to, kulturę poprzez platformy właśnie te cyfrowe. I wydaje mi się, że jeśli kiedyś tego zabraknie,
wiesz, co jest teraz najbardziej popularnym rodzajem filmów na YouTubie? To jak pani bardzo szczebiotliwym głosem mówi do dzieci i otwiera zabawki. Dzieci patrzą na to, głupieją. I pomyślmy sobie, że tak będzie wyglądać jedyna nasza kultura, która będzie nam dostępna w przyszłości. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że twórcy nie będą tworzyć już muzyki, ponieważ nie będzie ich na co stać. Żeby mieć milion odtworzeń na jednej z platform cyfrowych, to jest naprawdę duże wydarzenie. Zwłaszcza dla osób nieznanych na całym świecie, ale dla przezdolnych, bardzo zdolnych artystów w Europie. Żeby mieć milion odtworzeń na YouTubie czy w innej platformie, trzeba naprawdę wiele pracy. Trzeba stworzyć wspaniały utwór, napracować się nad tym, nagrać go, zapłacić studio nagrań, muzyków i tak dalej. I później, jeśli taka osoba z tego miliona odtworzeń dostanie, nie wiem, 2 euro, to jak ona ma, nie wiem, zapłacić za następne nagranie? Już tego nie zrobi, bo pomyśli, dlaczego ja mam to robić? Przecież ja, mnie na to nie stać. I nie mówię tutaj tylko o sobie, bo jest... Oczywiście wiele osób mnie zna i mnie się udało, ale jest bardzo dużo osób, które zaczyna. Młodzież, dzieci. I oni pragną tego, żeby się realizować na tej niwie artystycznej. Musimy im dać szansę, żeby mogli chociaż sobie... kurczę, kupić instrument za to, żeby mogli zapłacić za oprogramowanie do tworzenia muzyki. Nic nie jest za darmo dla nich. Dlaczego oni mają wszystko od siebie, swoją ciężką pracę oddać tylko za darmo, żeby ktoś mógł zarabiać na reklamach, a nie są to małe pieniądze? Więc lepiej być w takim razie, nie wiem, pośrednikiem, nie twórcą, bo się więcej zarobi. Myślę, że to jest błąd. Trzeba chronić tych twórców, zwłaszcza tych młodych, bo to jest przyszłość Europy. I to jest jedyna branża tak naprawdę w Europie, która jest tak dostępna dla młodych ludzi, którzy często nie mogą się dostać, nie wiem, do słynnych kancelarii prawniczych, do jakichś wielkich firm, ale mają w sobie kreatywność, mają w sobie pomysł i dajmy im możliwość tego, że jeśli coś zrobią, co jest, uważam, że to jest najbardziej sprawiedliwa forma wynagrodzenia. Zrobisz coś, co się podoba, płacą ci za to. Zrobisz coś, co się nie podoba, nie dostaniesz pieniędzy. Ale jak zrobisz coś, co się podoba i ludzie to oglądają, to zapłaćcie mu za to, dlatego że to jest dla niego motywacja i szansa na zrobienie jeszcze czegoś lepszego i uczynienia właśnie świata lepszym. Myślę, że to bardzo ważne, że właśnie ty, jako osoba, którą użyłeś tego określenia, mnie się udało, jestem na topie, nie zapomina o tych, którzy gdzieś zaczynają. Nie wolno zapominać. Każdy z nas kiedyś to jest bardzo zaczynał. Ważne, dlatego także tutaj na przestrzeni Parlamentu Europejskiego, w różnych komisjach, w których w tych tematach rynku digitalnego zajmujemy się, także autorami, jest to bardzo ważne, aby takie inicjatywy popierać i sądzę, że tutaj staramy się to spełniać. Także inicjatywa nieformalnych grup, jakie są Intergrupa Przemysłów Kulturalnych i Przemysłów Kreatywnych, kolega Eller czy pani Beresz, którzy są bardzo też zainteresowani, jednocześnie zaangażowani w wsparcie, w rozwiązanie tego problemu. Dlaczego między innymi? Bo to wszystko, co powiedziałeś, łączy się chyba też z przesłaniem, jakie Unia Europejska ma swój, ten główny slogan. United in our diversity, tak? Złączeni w naszej różnorodności. Kultura chyba wymaga tego, że musi mieć pewną swobodę, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś rzeczywiście zrobi coś wspaniałego i to przyciąga naszą uwagę, powinno się tymi zarobkami, tymi dochodami dzielić, aby tą twórczość dalej popierać, bo wtedy na końcu także konsument tak. będzie miał ułatwiony dostęp i będzie miał wysoką jakość produktu, jeżeli takiego brzydkiego tak. określenia użyjemy, produktu, jak jakim jest przemysł kulturalny. Jeszcze jedną rzecz, jeśli mamy chwilkę czasu. Mówimy o 4 milionach, około tak, 4 milionach bardzo często mówimy ludzi, którzy są w tym bardzo często mówimy o wolności w internecie. Powiem ci, że nie ma gorszej formy cenzury i zamykania ludziom ust, jak nacisk ekonomiczny. W momencie, kiedy zabierzesz ludziom pieniądze i twórcom zabierzesz możliwości tworzenia, to właśnie im ograniczasz totalnie wolność, bo oni są motorem tych zmian nowoczesności. Wszyscy kompozytorzy teraz, ja też, uwielbiają nowe technologie, przyczyniają się do tego, żeby te technologie się rozwijały. W związku z tym my pracujemy tak naprawdę wspólnie z tymi platformami, powinniśmy pracować na to ręka w rękę, żeby te technologie się rozwijały właśnie jak najlepiej. Bo tak naprawdę jeśli powiemy twórcom, zabieramy wam pieniądze, nie masz z czego żyć, to on nie będzie pisał, on pójdzie, nie
nie wiem, no, do pracy jakiejś innej. Szukał innych rozwiązań. Będzie szukał innych rozwiązań, ale w ten sposób to jest, wydaje mi się, najgorsza forma cenzury, ponieważ to jest cenzura, przymus ekonomiczny. I to tak mogą robić ludzie, którzy są naprawdę, no, nie mają skrupułów, a myślę, że tak naprawdę i w tych platformach cyfrowych są ludzie wyczuleni na piękno, bo przecież jednak czego my szukamy w internecie, my szukamy na tych platformach cyfrowych wzruszeń, emocji i gdzieś tam dążymy do tego jednego, dlatego bardzo dziękuję za to, że chcecie się tym zająć i jestem przekonany, że nie musimy wcale być w opozycji do tych platform cyfrowych, tylko właśnie możemy razem stworzyć coś, co w przyszłości zaowocuje i dla jednych, i dla drugich. To wcale nie trzeba się dzielić, wręcz przeciwnie. No, chodzi o to, żeby właśnie rozmawiać i żeby razem tworzyć coś dobrego. Przesłanie jest bardzo czytelne. Sądzę, że przykład jest też czytelny. Mamy do czynienia jakby z organizmem, czyli platformy, które korzystają z waszych utworów, puszczając je w obieg, jednocześnie, czyli rozwijają się bardzo prężnie, pozwalają także wam osiągnąć tą audiencję, tą widownię, ale z drugiej strony jednak w tym elemencie wspólnego rozwoju zapominają, że też muszą się w jakiś sposób podzielić. Wydaje mi się, że w tej chwili istnieje praktycznie bardzo ważna szansa i z perspektywy legislacyjnej przygotowanie prawa, które zagwarantuje w pewien prawny sposób dostęp do wynagrodzenia dla artystów, dla autorów, szczególnie jeżeli chodzi o ten przekaz poprzez platformy online. I to jest ta sytuacja tej ogromnej szansy, aby te właśnie dwa organizmy, które bez siebie nie mogą żyć, rozwijały się równomiernie i jednocześnie dzieliły się swoimi zwycięstwami, w tym przypadku pewnym wynagrodzeniem, które do artystów, którzy poświęcają duży czas, bo często oglądając swój koncert, to skupiamy się w okresie, nie wiem, godziny, dwóch godzin. Mhm. Natomiast nigdy nikt nie mówi, jak, przepraszam, wystawić ci rachunek za te wiele godzin przygotowań, pomysłów czy późnej analizy, tak? Ten czas tylko tego głównego przedstawienia się liczy, natomiast ten czas przed i po często w ogóle nie jest brany pod uwagę. To jest ten element, który właśnie platformy online wykorzystują i sądzę, że tutaj powinny się w jakiś sposób podzielić. Dlatego sądzę, że obecność twoja, bo znowu wrócę troszeczkę od tego elementu przesłania, o którym mówimy, o wartościach, o kulturze, o wpływie na naszą młodą generację, na jej przyszłość, na pewno kwestie empatii, talentu i tak dalej. Nie zapominajmy o tym, że to są właśnie przemysły, także to jest ten sektor gospodarki, który dzisiaj bardzo też prężnie się rozwija. Mamy już wiele danych, które mówią nam, że jeżeli zainwestujemy w kulturę 1 euro, ile dostaniemy już zwrotów na różnych poziomach interpretacji, czym jest kultura, czy inaczej przemysły kreatywne. Mówimy o rynku pracy, mówimy o 7 milionach na poziomie Unii Europejskiej, ciągle rosnącym, czyli to zagwarantowanie także tych wynagrodzeń dla artystów w tej przestrzeni, którą dzisiaj jest świat digitalny, platform online, jest bardzo ważnym elementem, aby nie zastopować rozwoju gospodarczego także Unii. No, ale to jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego Unii, zwłaszcza w tych środowiskach lokalnych, ponieważ taki artysta, jeśli będzie odnosił sukcesy i będzie go stać na to, żeby tworzyć nowe dzieła, on będzie przy każdej nowej, nowym swoim przedsięwzięciu zatrudniał bardzo wiele osób naokoło siebie. Każdy artysta, który pochodzi, nie wiem, nawet z małej miejscowości, a zobaczy, że jego praca jest wynagradzana, on w tej małej miejscowości zatrudni, nie wiem, 10, wystarczy 20, 30 osób do organizacji, do pomocy, do nagłośnienia, do techniki i nagle ta kultura również stworzy bardzo wiele miejsc pracy właśnie w tych lokalnych społecznościach. To jest też bardzo ważne, nie można o tym zapominać. Dlatego dziękuję ci bardzo za te słowa. Sądzę, że to jest też pewna forma wsparcia dla nas tutaj pracujących na co dzień w parlamencie. To nie tylko jakby z mojej inicjatywy, czy też inicjatywy wielu kolegów. I tak jak powiedziałem wcześniej, na przestrzeni kilku komisji w Parlamencie Europejskim, które w tym temacie tego jednolitego rynku cyfrowego, także tego problemu, którym dzisiaj tutaj prowadziliśmy naszą krótką rozmowę, dotyczy, aby te inicjatywy także z waszej strony były bardzo współgrały z naszymi inicjatywami, bo myślę, że szansa jest naprawdę bardzo duża, aby w tym nowym rozdziale dotyczący jednolitego rynku cyfrowego europejskiego także znalazło się miejsce dla was, aby to określenie sprawiedliwego wynagrodzenia, dostępu do sprawiedliwego wynagrodzenia rzeczywiście zostało ujęte, abyśmy w ten sposób mogli zabezpieczyć rozwój rynków, przestrzeni, przemysłów kulturalnych i przemysłów kreatywnych w Europie. Dlatego, mając to jeszcze raz ciebie, dziękuję ci za tą wizytę. Ja również. Mam nadzieję, bardzo, że będziemy wspólnie starać się, aby przekonać pewnych sceptyków,
a jednocześnie może zbudować platformę dialogu, aby między innymi te platformy, które korzystają także z twojej twórczości, z twojej właśnie twórczości, aby w jakiś sposób bardziej uczestniczyły także w twoim rozwoju, czy przyjaciół, kolegów, czy ludzi, którzy gdzieś na tym samym sektorze, ale na różnych poziomach tego sektora starają się istnieć, starają się mieć sukcesy i starają się żyć. Ja bardzo też dziękuję za zaproszenie i mogę podsumować to wszystko, że trzymam kciuki za was. Bardzo dziękuję za to, że staracie się tym zająć i apeluję do wszystkich, pamiętajcie o artystach, dzięki nim będziecie mieli bezpieczną Europę. Piotrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję, że przesłanie jest jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.